Siemano, siemano, witamy serdecznie. Siema, siema. Zanim przejdziemy do Kongo, bo to jest też temat dość wyjątkowy w sumie, jeżeli chodzi o dzisiejszy, o galę Fame 16, gdzie rzeczywiście zawodnicy właśnie mówią, że cały czas są obserwowani kamerą. Jak ty się czujesz w tym media? Ale mają problem do tego? Czy... Nie, raczej to było, to raczej działa na takiej zasadzie, że oni... Raczej było spostrzeżenie, że... Tak, takie spostrzeżenie, nie? Że cały czas są obserwowani, ale nie mówię, że to jest coś super złego. To jest Kongo TV, serial jest kręcony. Jeżeli dostałem zaproszenie tutaj, no to trzeba się liczyć z tym, że wszystko będzie jakby materiałem do mojego serialu, czyli Kongo TV tak zwane. No i co ja mogę powiedzieć, jak, jeżeli komuś nie pasuje, no to podchodzi do mnie, słuchaj, nie chcę być w serialu i odchodzę i nie nagrywam, ale z tego co widzę, to każdy bardziej właśnie na odwrót pozytywnie reaguje na tutaj naszą kamerę, która jest zazwyczaj na barku bądź czasami na telefonie i każdy jakoś dobrze się bawi chyba tutaj razem z Kongo. Myślę, że wprowadziliśmy tutaj jakieś takie dodatkowe emocje i dodatkowe... pozytywne spojrzenie na świat. Na pewno wprowadziliśmy dodatkową perspektywę backstage'u, to trzeba przyznać, bo rzeczywiście po uzgodnieniu z firmą, oczywiście tutaj Adrian miał pełną zgodę, to nie jest tak, że Adrian robi te rzeczy sam z siebie, bo widziałem dużo komentarzy, że coś tam, że zbyt jakby się tam pokazujesz. Tak, ogólnie ja bym chciał tutaj, przepraszam, że ci przerwę, z góry powiedzieć, nie musicie mi zarzucać, że jestem atencjuszem, ja zawsze lubiłem być w centrum uwagi od dziecka. Zawsze odwalałem w szkole specjalnie, żeby zwrócić na siebie uwagę. Internet to jest odpowiednie miejsce do tego, żeby właśnie zaspokoić swoje potrzeby. I tak, jestem atencjuszem, przyznaję się do tego otwarcie, nie musicie mnie w ten sposób nazywać. Na jakiej półce atencjuszy byś się postawił? Najwyższej. Na najwyższym. Czyli rudy, ty i tak dalej. Znaczy, ja jestem nad rudym chyba, jeżeli chodzi o ten temat. Okay. Czyli jesteś na bardzo mocnym, hard levelu atencjonowany. Szczyt góry. Tak, stary, wiesz, jakby wiesz, jestem młody, chcę korzystać z życia, nie tam się czaić, czy mi wypada, czy nie. Okay. Czy mi wypada, czy nie, będę myślał dopiero wtedy, kiedy będę miał dziecko. Okej. Tak, tak do tego podchodzę wszystkiego.